Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym na groźny w ręce omówimy detale, czy raczej kolejną odprawę otrzymamy od Sokołowa, czy dobra, na pewno od Megan Foster, ale też prawdopodobnie od samego Sokołowa. Delilah działa tu od kilku lat, zbierając siły, zwracając ludzi przeciwko mnie. Czemu tego nie zauważyłam? Co robiłam przez cały ten czas? Udawałam, że słucham dworskich interesantów. Rządziłam przez armię biurokratów i wyczekiwałam chwili kolejnej ucieczki z Dunwall Tower. No to uciekłam na dobre. Teraz dobrze byłoby jakoś wrócić. Aramis Stilton był kiedyś sojusznikiem Duke'a. Jako właściciel kopalni Karnaki zamieszkiwał umocniony bunkier w samym sercu dzielnicy Pyłu. Od lat nikt go nie widział. Nie odkąd Delilah rozpoczęła realizację swoich zamiarów. Ale bez względu na to, czy żyje, jego dom skrywa klucz do nieśmiertelności tej wiedźmy. A tu jest ten miecz! Dobra, czy to jakaś pamiątka była po prostu? Patrzcie, to jest ten miecz, który ja znalazłem w poprzedniej misji. Czy tam w trakcie poprzedniej misji. Czy to są jakieś pamiątki swego rodzaju? Dobra, napiszmy w dzienniku co nieco. Dzielnica Pyłu. Co się stało 3 lata temu? Megan Foster. Nie mogę spać. No i to tyle. Dobra. Spoko. Zobaczmy, co się tu kryje. Jakieś runy albo coś? Nie tym razem. Ja się martwię, Megan umie o siebie zadbać. Gadam, Megan jest w mieście, ale ja ci wszystko wyjaśnię. Aha, okej. Czemu to w ogóle kończy, stary? Ale patrzcie, już tutaj rozpoczął portret Emily. Nigdy nie myślałem, że będę tak zmęczony. Przybyłem do Karnaki dla jedzenia i powietrza. A teraz to... Ja mam tych run full niestety. Znaczy, boże, run tych min. No tylko od Sokołowa. Emily, to prawda, nie zajmuję się już za często urządzeniami mechanicznymi, ale nie jestem tak stary, żebym był kompletnie nieprzydatny. Spójrz tylko, z części znalezionych na tym przeklętym statku stworzyłem dla ciebie takie oto urządzenie. No dobra, niektóre elementy były wciąż w użyciu, kiedy je zabrałem, ale zapewniam, że ich brak nie grozi nam utonięciem. Nie mów nic, Megan ma już wystarczająco podły humor. Tak czy inaczej, niech ci dobrze służy. No i kurde. Jestem zadowolony i chętnie bym to wziął, tylko właśnie, no niestety. No nie mogę. Nie mogę. Koła czasu. Tak, skąd? Że nie tyle skąd, tylko gdzie je wcięło bardziej. Chociaż... A nie, czekaj, przecież ja je ten. Przecież ja je zabiłem, no właśnie. Co mnie dziwi. Sam to rozbiłem i sam je zabiłem, więc nie ma problemu raczej. Jak się z jakimiś tymi rozglądam, z notkami albo coś, ale... I co, to chyba nie ma nic. Wizyta w cesarskim konserwatorium pozwoliła nam lepiej zrozumieć sekret Delilah. Czas na kolejny krok. Spoko, tego jeszcze się rozejrzę, pozwolisz? Czegóż bym nie dał za jeszcze jedną ekspedycję do Pandyzji? Zobaczyć znów ogromne klify, patrzeć na burze piaskowe. Okej, tam nie wejdziemy. Chpati? O, nie ma jej. Mój umysł nareszcie się oczyszcza. Teraz mogę wrócić do pracy i pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Cóż mogę rzec o twoich zasługach wobec mnie? To był ratunek przed szaleństwem i, co gorsza, oddaniem się w pełni sadystycznej brutalności. Czy kiedykolwiek zdołam ci się odwdzięczyć? Biorąc pod uwagę, kim jesteś i jakie jest twoje zadanie w Karnace, mogę ci jedynie życzyć szczęścia. Miasto, kraj, cesarstwo, wszyscy na ciebie liczą.
Prześlę ci coś wyjątkowego przez posłańca. Mam nadzieję, że to pomoże. Okej. No i gdzie ten pakunek? Chyba, że dopiero mamy go otrzymać. Zresztą nie wiadomo, kiedy ona wysłała tę wiadomość. Dobra, patrzę, to nie ma chyba czego szukać więcej. Dobra, wysłuchajmy kolejnej odprawy. Muszę wiedzieć, czemu Delaili nie da się zabić. Wszystko, co wiemy, sugeruje, że coś dziwnego stało się w domu Aramisa Stiltona 3 lata temu. Później właściciel zniknął. Stilton mieszkał w bunkrze zabezpieczonym skomplikowanym zamkiem, dzieło Jindosha. Może w środku kryje się sekret powstrzymania Delaili. Muszę się tam najpierw dostać, przejść stworzoną przez Duke'a ruinę, gdzie dorastał mój ojciec. Megan wpadła na intrygujący pomysł. Paulo przewodzi wyjcom. Chce śmierci wicerewidenta Berna, co jest oczywiście odwzajemnionym pragnieniem. Obie grupy będą cię atakować, ale jeśli pojawisz się u którejś z ciałem jej największego wroga, przyjmie cię po królewsku. Myślisz, że pomogą mi dostać się do domu Stiltona? Myślę, że to się uda. Kurde, widziałem, że gdy jest... Gdy to miejsce i ludzi, czuję, jak zmienia się moja perspektywa. W jaki sposób odmieni mnie to wszystko. Okej, okay, dzielnica pyłu, no to najbardziej co tu jest, no to pasuje mi tutaj. Te Batista Mining District. Będzie chyba to. Dzielnica pyłu. Podobno wiatry przedostają się tu przez szczelinę we wzgórzu Shindarej. Miasto wykorzystuje je do napędzania wiatraków i zasilania kopalni. Ciekawe, ile z tego jest tak naprawdę ten, nie? Ile z tego się udaje? W sensie, kurwa! Ciekawe, czy to przypadkiem też nie truje ludzi. Bardzo ten pył w nazwie nie jest tak... O! Postawiony. Dom Aramisa Stiltona to raczej bunkier niż posiadłość. Wicerewident Karnaki, Liam Bern. Paulo nie jest jeszcze taki stary, ale widać, że sporo przeszedł. I chciałem powiedzieć to wcześniej, ale żeby nie zakłócać, to pewnie to wytnę. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, a czego chwilowo nie usłyszeliście. Eliminacja Ashworth powinna pokrzyżować plany Delaili. To... ten... Myślałem, że mogę to zapytać, ale niestety nie. Dobra, a kontynuując, to tak... Kurde, żebym teraz nie zapomniał, co chciałem powiedzieć. O czym oni gadali... tak. Jest w osiągnięciach, żeby opowiedzieć się po którejś ze stron, nie? Co by zmusiło mnie do zabicia któregoś z nich, a potem cofki. Szczerze, wolałbym tego teraz nie robić. Znaczy, dobra, najchętniej robiłbym po prostu zapis przed eliminacją każdego z tych celów. I potem, wiecie, poszedł do jednych, poszedł do drugich, wyjebał go. Tylko, że jeśli to będzie... Tylko, jeśli ta misja będzie duża, no to to może naprawdę sporo czasu mnie kosztować. Więc myślę, że na razie sobie to odpuszczę. Ale jak będę przechodził gierkę na drugim podejściu, no to już wtedy sobie na spokojnie to, myślę, wykonam. Ale póki co, rozpocznijmy 6. misję fabularną. Ruszamy? Oczywiście. Gotowa. Podpłyniemy bliżej łodzią Megan. Ouu, ty, czemu wokół jego ręki taka mgiełka idzie? Ciekawe. Dzielnica pyłu. Musisz przedostać się przez dzielnicę pyłu do domu Aramisa Stiltona. Sorry. W którym kryją się kolejne sekrety Delaili. Wicerewident Liam Bern i jego religijni podwładni toczą wojnę z Paolem, przywódcą gangu wyjców. Pomoc możesz uzyskać zarówno od rewidentów, jak i gangsterów. Jednak nie za darmo. Kim był człowiek, którego szukam? Aramis Stilton? Sojusznikiem starego Duke'a. Wiernym i mądrym. Dzięki kopalniom srebra, Stilton pomógł zbudować współczesną Karnakę. Z początku był górnikiem,
lecz dzięki ciężkiej pracy stał się księciem przemysłu. Nowy Duke jednak zmusza ludzi do ciągłej charówki w kopalniach. Dzielnica tonie w pyle. To, co było bogactwem, dziś jest ruiną. Duke'a to najwyraźniej nie obchodzi, póki ma swoje srebrne filiżanki. Z czego zaś są filiżanki w Dunwall Tower, cesarzowo? Tak czy inaczej musisz przejść przez dzielnicę pyłu, by dotrzeć do domu Stiltona. Może właściciel wciąż tam jest, a może nie żyje. Gdy dotrzesz do dzielnicy pyłu, znajdź Megan. Ona powie ci więcej. Poczekam tu z łodzią i zabiorę cię potem na groźną wręgę. Nie to. Tu. Zamek Jindosha. Wejście do bunkra Stiltona zapieczętowano zamkiem Jindosha. To mechanizm, którego złamanie jest według Antona Sokołowa niemal niewykonalne. Jest osobny achievement, żeby bez wskazówek ten zamek otworzyć. Z tego co wiem. Sobie właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest tak samo TT. Czy w każdym podejściu do misji jest taki sam kod, czy nie. Bo jeśli tak, to wiadomo, wystarczy sobie sprawdzić. Albo znaleźć wskazówki, zrobić zapis przed otwarciem, w sensie przed w ogóle znalezieniem wskazówek, cofnąć się i wejść. Jeśli jednak jest to wszystko cały czas losowe, no to może być ciekawie. Drobna nowość, poza nagraniem ulepszyłem sobie spacer cienia na full. Myślę, będzie to dość ciekawe, jeśli chodzi o wykorzystywanie upgrade'ów. Czy ja poza tym coś jeszcze brałem? Chyba nie. A nie, mroczny wzrok chyba jeszcze ulepszyłem. Chociaż... Nie, to jeszcze na quest. Dobra, czyli tylko spacer cienia. Ale mam jeszcze kości? Mam równo 6, czyli jeszcze jakieś amulety chyba tworzyłem. No, tak. Stworzyłem sobie tak, tutaj to już było. To już było, ale zrobiłem chyba... Zrobiłem sobie tak grabarza, żeby szybciej się z ciałami poruszać. Zephyr to zostaje tak po prostu. To zrobiłem. I to. Ale tu już myślę, żeby tego nie zmienić, żeby jeszcze drugiego takiego nie zrobić, nie? Bo to naprawdę może być intrygujące. Bo na razie nie mam żadnych amuletów, a mam akurat na 6 kości, żeby zrobić sobie jeden taki duży amulet. Ale dalej się z tym, kurde, wstrzymuję, no bo chciałbym jednak jeszcze znaleźć coś lepszego, nie? Wiadomo, teraz mogę zużyć 6 kości na te 2, ale kto wie, może znajdę coś jeszcze lepszego. Who knows? Nie wiem, więc na razie wolę się z tym wstrzymać. Ale... Nie broni to oczywiście rozglądać się za rzeczami cennymi oraz być może za kolejnymi kośćmi. Nie powiem, bardziej liczę na jakieś właśnie kolejne kości, aniżeli na nowe cenne rzeczy. Jakaś konserwacja. O, i proszę bardzo, o wilku mowa. 7 kosteczka w ekwipunku. Tutaj widzę, nic nie ogarniemy. Nie ogarniemy. Zakątek Batisty. Okej. Okay.
Kurde, jak ja mogę całą tą dzielnicę zwiedzać, no to będzie naprawdę intrygująco. To Megan, idziemy tam? No wow, to żebym się teraz wpierdolił. Dobra, zapis dosłownie przed chwilą. Pytanie tylko, czy na wejściu, czy na początku misji? Początku misji, dobra. Dobra, ale przyznam się szczerze, to było ostatnie, czego się spodziewałem, nie? Cyk. Ściana światła, elitarny ziomek. Rozkazy Duke'a. Traciliśmy tam zbyt dużo ludzi. Dobrzy żołnierze ślepli przez ten wyjcowy halucynogenny proszek, a potem kończyli podziurawieni albo rozszarpywani przez psy kongregacji. Jedna młoda porucznik oberwała granatem i tyle. A była jakąś daleką kłopotą Duke'a czy coś takiego. Kurwa. Miejmy nadzieję, że tak sobie wzajemnie natłuką, że w końcu im się tego odechce. O tym możemy zapomnieć, póki ktoś nie wykończy albo Paula, albo wicerewidenta Berna. A ani ty, ani ja jakoś się nie garniemy do Kronshend albo tej tymczasowej kongregacyjnej twierdzy. Do diacka muszę się wysikać. Nudzi mi się. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. No dobra, zobaczmy. Kurde! Kiedy autosave? Może poratuje? Sprzed chwili, tylko kurde, czy to nie będzie dosłownie sprzed chwili jak ten? Jak tam kawałek dalej przeszedłem? Ja. A dobra, ja nie jestem wykryty, więc póki co jest okej. Ciekawe kto to by. Zlinkujmy ich ze sobą. Okej, no to mi... Niemożliwe! To mi definitywnie nie wyszło. Ale kurde, nie sądzę, że gość jest literalnie za daleko, żeby na niego naskok zrobił. Ale trzeci ziomek się jeszcze widzę gdzieś pojawił. Przez co nie byłem w stanie wykonać dokładnie tego, co chciałem. Co? Więc dobra, zanim ich pochowamy, to... No już! Nie mam czasu na zabawy! Zlinkujmy tych typów raz jeszcze. To teraz poczekajmy na tego trzeciego. O, na tego tutaj. Dobra. Co to miało być? Skoczyłem na gościa i użyłem z powalenia z góry. A przetoczyłem się przez niego. Zdawało mi się, że ktoś tu był. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. Zdawało mi się? Ciekawe, co to właściwie jest. Coś się poruszyło. Nie ma wątpliwości. Dobra. I teraz, póki jest chwila spokoju, to gdzie by ich tu schować? O, na przykład tutaj. Proszę bardzo. Mówisz i masz odpowiedź od razu. Wiadomo, raczej nikt ich tutaj nie zauważy, ale lepiej dmuchać na zimno. Skoro tu ich prawdopodobnie nikt nie zauważy, no to tu ich tym bardziej nikt nie zauważy. Dobra. Środeczka. Coś tu jest ciekawego. Mamy gnata, czyli jeden nabój sobie odzyskamy. Poza tym pusto. Ale oczywiście fakt, że jest pusto, to nie jest nic złego. No, dobra, w pewnym sensie to jest coś złego, ale nie tak całkowicie. Dobra, jest też w ogóle osobny achievement, żeby Paola zabić trzy razy.
Jeśli w sumie tak jak ostatnio, jeśli będzie tak jak ostatnio, czyli po zgarnięciu go on się nagle zmieni w szczury, no to będzie o wiele łatwiejsze niż można by przypuszczać. Okej, tutaj widzę da się gdzieś... A, no tak, ponownie na górze mamy wiatraczek, z którego możemy skorzystać, żeby... Dobra, nie to miałem na myśli. Z którego możemy skorzystać, aby właśnie... Okej, to już wyszło lepiej. Dobra, kończąc. Z którego możemy skorzystać, ażeby... Ażeby wyłączyć, czy wrócić. Żeby go, możemy go wyłączyć, żeby wyłączyć ściankę. Więc zróbmy to. Amunicji. Okej. Był z kopalni. Wow, jak to wszystko to jest był z kopalni. Coś tak mi się wydawało, że właśnie za głośno jest. Wszystko to jest pył z kopalni, no to nieciekawa sytuacja. Okej, to mamy tu naszą kubkę ziomeczków. Spoczy. Dobra, ale popełniłem sobie duży błąd, bo powinienem iść najpierw na górę, żeby tę czujkę z góry zgarnąć, a potem dopiero zgarnąć pozostałych typów, ale... Zauważony nie zostałem, więc póki to się utrzymuje, zostańmy na tym. I właśnie spróbujmy może tę misję zrobić jako duch, czyli właśnie nie będąc przez nikogo zauważonym. Okej, tutaj brak przejścia, poza tym. Więcej amunicji, butelka jakaś i gruszka, która w sumie nic mi nie dała. Jak to wygląda? Najbliższa runa 40 metrów ode mnie. Nie, poprawka 16 metrów. To jest zaraz obok. Zadbam o poprawę warunków w tych kopalniach. Trzeba nam srebra, ale nie za wszelką cenę. Dlatego oczywiście nie zniszczę. Czy mogę jakoś tędy przejść i się nie zabić? No, mogę iść na przykład górą. Zajebiście. Dobra. Okej, no i tu idziemy normalnie. Dalej. A to jest Megan, dobra. Witaj, Emily. Posiadłość Stiltona jest tuż obok, ale wejście do niej nie będzie łatwe. Robiłam rozeznanie. Rozmawiałam z ludźmi. Rewidenci i wyjce podzielili dzielnicę. Przed nami jest teren neutralny, tam nikt cię nie będzie nękał. Dalej jednak obie frakcje mają swoje granice. Za nimi będziesz celem, gdy tylko cię zauważą. Celem jest Aramis Stilton. Sokołów twierdzi, że masz jakiś pomysł. Tak. Sądzę, że jeśli zabijesz Paola lub wicerewidenta Berna, druga frakcja zapewni ci bezpieczeństwo w drodze i pomoże wejść do domu Stiltona. Załatw dowolnego z nich i dostarcz przeciwnikom. Wiesz jeszcze coś, co może mi pomóc? Berna chronią rewidenci. Paolo ma wyjców, ale wydaje mi się, że nosi też jakiś talizman czarnej magii. Mówią, że musi umrzeć dwa razy, nim zajdzie słońce, albo nie zostanie zabity. Życzę powodzenia. A, czyli dlatego achievement, żeby zabić go trzy razy. Wrogie frakcje, rewidenci i wyjcy zaatakują, jeśli zobaczą cię na swoim terenie, chyba że będziesz wnieść przywódcę wrogiej infrakcji. Wskrzeszenie Paola. Paolo posiada amulet umożliwiający mu codziennie jedno wskrzeszenie, aby go zabić. Aby go zabić, należy go wyeliminować dwukrotnie. Aha, dobra, czyli dlatego, bo mogłem go raz zabić w tej wcześniejszej misji i teraz mogę zabić go dwa razy.
Tylko jest problem. W sensie, to jest o tyle dziwne, bo było powiedziane, że ja go zabiłem. Tylko, że ja go nie zabiłem. Ja go ogłuszyłem. Więc pytanie, czy jeśli teraz bym go zabił dwa razy, czy gra to policzy jako trzy zabójstwa i da mi achievement? Bo jeśli tak, to robię zapis, no i jedziemy z koksem, nie? Bo to szkoda przepuścić taką okazję. I wyjce, i rewidenci uważają się za przedstawicieli ludności miasta. Zabawne, że każdy, kto tu mieszka, boi się ich. Jak gang oprychów może wierzyć, że reprezentuje mieszkańców Karnaki? Sądzisz, że najwyższa straż dba o bezpieczeństwo miasta? Dla ludzi, którzy nie urodzili się w pałacu, ten gang oprychów bywa ratunkiem. A czasem zamiast chronić, przychodzą po twoich bliskich z nożami. To nie takie proste, Megan. Trudno się nie zgodzić. A i proszę, dostarcz jednego przywódcę drugiemu lub znajdź inny sposób. Ciekawe, jakiś to sposób, bo teraz oczywiście zarówno Paolo, jak i Bern są naszymi celami. Tylko możemy albo, zakładam, zabić jednego i dostarczyć drugiemu, co już wiemy teraz, albo możemy w jakiś sposób rozwiązać zagadkę Jindosha bez pomocy. Po prostu szukając tropów, nie? Szukając tropów i tyle. Albo możemy jeszcze inaczej zrobić i... Studium Sergonum. Doszły... Jakoby ludzie narzekali na pokrywający miasto kopalniany pył. Tak. Dziękuję. Nie muszę słuchać tego twojego durnego głosu. Jakby co, tak, chcę trochę loru poznać, ale wkurwia mnie ten typ. A najgorsze jest to, że jego głos to jest głos Jackiego z Cyberpunka. O czym zdążyłem się przekonać po prostu oglądając sobie przez chwilę Cyberpunka z początku od Tivolta i Sarge'a, nie? Bo coś mi tak kolebał głos, myślę, czy to jest on? Wchodzę i co? I się okazało, że oczywiście to jest właśnie on. I to jest o tyle właśnie irytujące, bo ja strasznie lubię Jackiego, strasznie lubię tego aktora, ale to jest... Jamie mówi, że potrafi przetworzyć każdy zamek w mieście. Nie wiem, czemu dom Stiltona musi być zamknięty, ale jak sądzisz, jesteś w stanie go otworzyć? Daj mi chwilę. Duranti wie, jak się tam dostać. Paulo kazał mu karmić, czy tam pilnować starego Stiltona. Chciałem mu zapłacić, żeby zdradził mi sekret, ale rewidenci stłukli go i zabrali ze sobą. Nie wiem w ogóle, co to jest. Nie widzę żadnych spawów. Sposób Duranta na zamek Jindosha. Rewidenci schwytali kogoś imieniem Durante, kto wie, jak otworzyć zamek Jindosha. Zbadaj sytuację w przyczółku. Ostra Jamie mówi, że to jakaś sztuczka. Że ten, co to zrobił, nie jest nawet ślusarzem. Nie, zbudował go Kirin Jindosh. Przerażająco mądry gość. To on stworzył dla Duke'a mechanicz... Nieważne. Może innym razem. Albo i nie. Chodźmy. Mogłem się schować tak po prostu. Pamiątki rodowe i rodzina. Aha, to jest taka zagadka logiczna po prostu. To jest zagadka Jindosha. Na obiedzie były Lady Winslow, doktor Markola, hrabina Conte, madame Natsiu i baronowa Finch. Kobiety usiadły w rzędzie, każda miała ubranie w innym kolorze, zaś baronowa Finch przyszła w zawadiackiej czapce, kolor zielony. Lady Winslow siedziała całkiem z lewej strony. O ja pier... Ej! Jezu, jak ja lubię takie zagadki! Jak ja lubię takie zagadki! Dobra, zaraz do tego wrócę. Czyli tutaj chodzi o to, żeby A. dopasować nazwiska do pamiątek i B. w odpowiedniej kolejności ułożyć nazwiska. Kurde. Dobra, żeby nie było powtórek, to dajmy tutaj Winslow. Jest. Natsiu jest. Conte, o, tego brakowało. Teraz mamy 5 różnych nazwisk. Jedziemy dalej. W sumie, dobra, bo i tak... Znaczy... W sumie...
Dobra, nie tak. Chcę save'a. W razie W. No bo nie wiem, czy w momencie, w którym ten... Czy jak to otworzę, to czy mnie będzie od razu już koniec misji i te cele znikną. Więc jeśli to otworzę, chcę mieć zapis, żeby właśnie wiedzieć, jak to rozwiązać. Ale kurde, umieram takie zagadki. Nie! No otwórz mi to! Chcę to czytać, a nie zamknąć. Dobra, jeszcze raz. Baranowa Finch, czapka, zielona czapka. Lady Winslow siedziała całkiem z lewej strony. Okej, całkiem z lewej strony. Czyli Winslow będzie pierwsza. To od razu możemy to w sumie ustawić. Winslow jest pierwsza. Obok pani w kurtce koloru czerwonego. Dama odziana w kolor niebieski siedziała po lewej stronie od kogoś ubranego w kolor biały. Pamiętam, że ten niebieski strój, bo przypadkowo wylany został na niego napój damy, whisky, podróżniczka z miasta Karnaka miała na sobie kolor fioletowy, gdy jedna z ucztujących pochwaliła się swoją pamiątką, diament. Kobieta obok niej powiedziała, że Karnaka, gdzie mieszka, ma ładniejsze. Hrabina Conte pochwaliła się z kolei swoim cennym drobiazgiem, cynowa tabakiera, na co obruszyła się pani, której domem jest Freeport, twierdząc, że nie może on równać się z jej własnością, pierścień. Ktoś inny przyniósł cenną rzecz, order wojenny, na której widok siedząca obok przybyszka, jej domem jest Baleton, niemal wskoczyła na kolana sąsiadce, której ulubionym napojem jest absynt. Madame Natsiu wzniosła w toaście szklankę, w której znajdował się jej napój, rum. Dama z miasta Dabokwa, której wino nie służy, wskoczyła upojona tym trunkiem na stół, po czymś spadła na osobę siedzącą po środku i napój biedaczki, piwo, niemal wylądował na podłodze. Doktor Marcola zachwyciła wówczas biesiadniczki opowieścią o swojej dzikiej młodości w mieście Dunwall. Rano pod stołem znajdowały się cztery pamiątki. Diament, wisior w kształcie ptaka, pierścień i order wojenny. Do kogo należała każda z nich? Okej, jak na złość, nie jest nigdzie podane, kto pił whisky. Ale mamy podane inne. Dobra. Kurwa, muszę to rozpisać teraz. Dobra, spróbujmy. Dobra, najpierw tutaj. Te napoje. Order wojenny do przybyszki z Beletonu. Madame wzniosła szklankę z rumem. Dama z Dabokwy upojona piła wino. Spadła na osobę siedzącą po środku i napój tej ze środka, piwo, niemal wylądował na podłodze. Doktor Marcola zachwyciła wówczas opowieścią o swojej dzikiej młodości. Cztery pamiątki. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tabakierę, która jest do Winslowów. No kurde, dobrze było. Tabakiera. Żeby się nie powtarzało, to dajmy tutaj, nie wiem... Dajmy pierścień i tutaj dajmy tą kontę. Jedziemy dalej. A nie, przepraszam, kontę ma tabakierę. Dobra, czekaj. Kontę ma tabakierę. A kto ma diament? Jedna z ucztujących... Okej, okay, jedna z ucztujących pochwaliła się... Okej, czyli diament to jest karta... Boże, nie karta pułapka, to jest karta Joker. Czyli nie wiadomo, do kogo należy. Dobra, chyba to mam. Dobra, zobaczmy. Natsu będzie mieć diament. Conte wiemy już, że ma... Dobra, zakładam oczywiście, że to jest ta cała... Ta bakiera. Finch... Dobra, jeszcze raz. Finch to była która? Finch to jest... Finch to jest wymieniona pierwsza. A nie, wait, nie, czekaj, nie. Finch ma diament, a Natsu, ona jest wymieniona tutaj. Ja tutaj sobie taką dziwną rozpiskę teraz zrobiłem, że... Kurwa. Chyba jakieś 10 minut rozpisywałem, nie? Wyciąłem wam pewnie większość tego, bo tu takie miałem przekminy teraz, że to jest... Kurwa, głowa mała. Dobra, jeszcze raz. Dobra, zobaczmy. Lady Winslow to jest... sobie tu wpisałem, to jest... która? To jest druga wymieniona. Dobra.
Dobra, kolejno Finch, Winslow. Potem kolejna to jest Conte. Potem Natsu. No i na końcu Marcola. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Conte ma tabakierę. Tak. Natsu zdaje się ma pierścień. Marcola ma ostatnią tą pamiątkę, czyli zdaje się ten order. A Winslow ma ptaka. No tak. Winslow ma order, a Marcola ma ptaka. Nie? Czyli tutaj pierścień, tu order, tu tak? Nie. Tutaj pierścień. Tu tak, tu order nie działa. Tu tak, tu pierścień. Dobra, bo order przed chwilą nie weszło. Tutaj pierścień, tutaj tak, tutaj to nie. Pierścień, tak, order, też nie. Tak, order. Też nie. Kurwa! Jezus, sam się w własnych notatkach pogubiłem, no nie wierzę. Dobra, moment. Czekajcie. Dobra, kolejno. Do pierwszej wpisałem sobie... Do pierwszej, czyli do Finch wpisałem sobie... A nie, o kurwa mać! Czekaj, moment. Do Finch wpisałem pierścień. Dobra, do Finch mam pierścień, czyli dlatego nie wchodziło. Dobra. Finch ma pierścień. Za pierścieniem jest order i order powinna dostać właśnie Winslow. Dobra. Czyli order do Winslow. Conte ma tabakierę, to wiadomo. No i w sumie tu już mamy trzy ustalone, te dwa mogę strzelać. Czyli tutaj ptak, tutaj diament. Nie, czyli na odwrót. Ptak. Diament. Gotcha! No i pięknie, to mi się podoba. Zrobione. A teraz znaleźć Aramisa Stiltona. Dobra, mam potwierdzenie? Czy to już będzie koniec misji? Nie, dobra, zostań w dzielnicy pyłu. I... Okej, okay, dobra, jednak nie. Dalej mamy tutaj wszystko ogarnięte. Możemy iść w tę czy w drugą stronę. Super, to mi się podoba. Dobra. No to ponieważ większość czasu tego odcinka wytnę, bo zajęło mi to właśnie rozkminianie tej zagadki, to jeszcze się gdzieś tu przejdziemy kawałek. To wygląda. No i super. Tego mi brakowało, naprawdę. Dobra, strzeliłbym, no ale kurde, wolę nie ten. Wolę ich nie alarmować, więc zajmiemy się tym ręcznie. Dobra, że mi co szkoda. Dobra, mam 5 bełtów zapalających, muszę o tym pamiętać, w razie gdyby było tego więcej. Jak widać, jest tego tu więcej. Jest trup, ale to jest po prostu trup, więcej. Oho, chyba żywica spadła. Dźwięk przynajmniej taki, jakby coś twardego spadało, ale... Mógłbym się mylić. Ty, co ma za kuszę na ręce, kurde? A to jest chyba ten! To jest chyba typ od zwalczania krwiogzów. Dekrwiogzownik, czy jakoś. A w dokach roiło się od szczur. Muszę się nauczyć tej sztuczki. To nie tak. Mindy mówi, że Paolo nosi ze sobą dłoń jakiejś staruszki.
wiedźmy zmarłej tak dawno, że pewnie nie było nas jeszcze na świecie. Ohydztwo. Ale dzięki temu wciąż żyje. A nie, to jest jeden z tych wyjdźców. No to cóż, no, nie poszczęściło mu się. Ale dobra, wiemy przynajmniej co nieco a propos Paola. Raczej tego, jaki konkretnie artefakt jest. Myślałem, że jakieś kościół na mule będzie miał przy sobie, a tu proszę. Jak widać, nie. Runa łuski skalara. Dwie runy. Czy ja coś za dwie runy mogę kupić? Nie. Szczerze, kusi mnie to mroczne bliźnie. Naprawdę. Kusi mnie to mroczne bliźnie i to może być coś naprawdę dobrego. Zwłaszcza jak się wytestuje, czy może ono tylko zabijać, czy jednak może też ogłuszać. Bo jeśli może tylko zabijać, no to weźmiemy tylko i wyłącznie te opcje na rozpraszanie wrogów. Ale jeśli może ogłuszać wrogów, to aż szkoda nie skorzystać. Widzę, niewiele więcej zgarnę. Kolejne rzeczy, zobaczmy. O proszę, kapliczka jest bardzo blisko. Tam gdzieś. Okej, chyba tam wejdę. Spokojnie. Albo i nie. Albo i nie. Jako koro pewnie bym tam mignął na górę, no ale niestety gram jego córką, więc nie ma tak łatwo. Okej, to było bardzo niebezpieczne. Hop. To jeszcze z runy z tej strony. Dobra. Wyżej muszę chyba wejść, jak mi się wydaje. Dobra, żeby zaś tego nie powtarzać. W sumie, czemu ja tego nie zrobiłem od razu, takie moje pytanie. Zapraszam. Ej, niezły jest zasięg tej miny teraz. Czemu ty to robisz? Zajebiste! Przy ten zasięg jest chyba czterokrotnie większy. Ja mam tylko dwa upgrade'y wciśnięte w tę minę. Z tych amuletów. To co myślisz, jak ja cały amulet będę taki miał? Albo drugi amulet z dwoma tymi cechami. Już będzie przejebane. A jeszcze mam upgrade, który sprawia, że jakby była grupka wrogów, to wszyscy oberwą. To tym bardziej jest zajebiste. Wiadomo, tego nie muszę niszczyć, ale myślę, że warto. Tak patrzę, czy jakiegoś kranu. Oj, pięknie. Mamy kranik, to zyskujemy manę. Chyba mogę przejść, też spoko. Tutaj trochę hajsiwa, ale nie w szufladce. Tutaj już jakiś martwy ziomek, budzik, coś nieistotnego. Krwioksy do wycięcia, tutaj mamy eliksir, którego nie podniosę. Znowu coś nieistotnego. Tutaj jeszcze więcej monet, ale niestety tylko i wyłącznie monet. Dobra, raczej mogę ich tu zostawić. Krwioksy nic im nie zrobią. Szczurów się pozbyłem, więc żaden też nie zginie. Także super. Okej, chyba wróciłem do punktu wejścia, tak mi się wydaje. No prawie, jeszcze tutaj zostało jedno gniazdo, które z wielką
chęcią. Zniszczę. Żywica dla mnie. No i pięknie. No i zobaczmy, gdzie są te runy. Tutaj. Pokój obok, dobra. Czyli gdzieś tu jest przejście. Tu ubolewa, że nie mogę tego wziąć, no ale trudno. Nigdy nie przejdę. Dobra. Tutaj tego okna chyba nie otworzę, ale wejdę tutaj górą. Dobra. Właśnie na górę. Dobra, raczej jestem... Proszę, jednak nie jestem tu sam. Że go tu przyuważyłem, zanim zacząłem tutaj biegać. No bo to by się mogło skończyć nieciekawie. Amulet jest też blisko, no ale najbliższe są oczywiście te dwie runy tutaj na dole. Mówię tak, dwie trochę z bomby, ale kto wie, może trafią się w końcu trzy runy na jednym ołtarzyku. Czy tam na jednej kapliczce. No ale to się musimy przekonać, kiedy ją widzimy. Ta muzyka w ogóle nie jest jakaś taka... A nie, czekaj, to nie muzyka. Gdy kongregacja da nam spokój, sprawię, że Dudkowi przestanie się opłacać utrzymywanie kopalni. Jeśli górnicy przestaną kopać, Duke zrozumie, że o połowę wolniejsze wydobycie opłaca się bardziej niż jego brak. Chętnie zapłacimy więcej za lepsze warunki pracy i mniej pyłu na ulicach. Jest sposób, żeby zadowolić wszystkich. Najpierw te dzielnice, a potem całe miasto. Ludzie, którzy pracują w kopalniach, mają więcej władzy niż sądzę. Dziękuję, Paolo. Proszę, kurde, już do Paola dotarłem. Ładnie. Dobra, test. Co się stanie, jak do niego strzelę? Nie wypijcie w tym czasie. Tylko może lepiej z kuszy to zróbmy. O cholera! Co to było? Szlak! Hmm? Mocne jest to przybliżenie, nie powiem. Dobra, ale nie. Nie. Żadnych zapisów. Szybkie wczytanie. Bo to mnie bardziej... Nie wypijcie w tym czasie całego ruchu. Co się dzieje? Zmienił się w szczury. I co się stanie teraz? Bo to mnie właśnie interesuje. Nowa wskazówka. Paolo zmienił się w stado szczurów i powrócił do życia w innym miejscu. By prawdziwie umarł, musi zostać zabity dwa razy tego samego dnia. Okej. Gdzie się? Cokolwiek to zrobił. Jest zaznaczony może? No dobra, miejsce. Odwiedził nas ktoś od Berna. Nice, dobra. Zaliczyło mi... Tylko ją się dlatego chciałem to zrobić. I na szczęście się udało. Dobra. Ogarnij. Kuźwa, znowu się pomyliłem! Gdzie? Szybki zapis, autozapis. Nie gadaj, że muszę to jeszcze raz przejść! Powiedz, że to jest przed zabiciem go, please! Uff, dobra, to jest jeszcze ten zapis. To tyle dobrego. Dzięki ci za to! Powoli! Żyje czy nie? Nie żyje. Co? Co jest? Paul,
miał zmumifikowaną dłoń? Ciekawe. Dobra, co to było w ogóle? Pokaż mi te amulety. Żelazne korzenie. Znacznie zmniejsza szanse na obalenie twojej postaci. Mech. Zadawane obrażenia są znacznie większe, gdy twoje zdrowie jest na niskim poziomie. Mech. Ryzykowna parada. Parada zawsze obala, ale otrzymujesz obrażenia podczas parowania. Też mech. Są chujowe, ale niestety muszę jeszcze raz kuźwa przejść całą tę misję. Fuck me! Ale dobra, w sumie tym razem, dzięki temu, że już że zdobyłem sobie tego archiwa, no to nie będę aż tyle się musiał głowić. Nie ma tu sobie jakiegoś jeszcze innego zapisu? Oto zapisy dwa, oczywiście oba po jego śmierci. Szybki save, który jak debil sam sobie zrobiłem. No nie no, no kurwa, no muszę specjalnie misję zrobić całą od początku. Ja pierdolę, gdzie się podziało te moje róbce często zapisy? Zachciałem się szybkich save'ów, no i mam kurwa, moje częste zapisy. Dobra, trudno, ja robię powtórkę, my się widzimy w tym samym miejscu już, mam nadzieję, z Paolem. Wciąż żywym, tylko już uśpionym, ewentualnie ogłuszonym. No i co? Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym... No, może uda się już nam wejść do tego miejsca. Ale wiadomo, jeszcze zanim pozbędziemy się Paola, to przydałoby się jeszcze iść po Berna i znaleźć opcję na pozbycie się i jednego, i drugiego. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!